Cześć, cześć, Auryczny Tarot i aura lutego 2021 roku przed Wami. Nowy rok, nowy krok, nowy układ dla Was również. Dzisiaj taka energia bardziej ekspresowa, mam nadzieję, że Wam się spodoba, mam nadzieję, że też, no właśnie, w tym kierunku będę zmierzać. A jeżeli chodzi o te czytania miesięczne, póki co miesięczne, muszę to rozbić, niestety wydłużyć ten czas, słuchajcie, na 30-dniowy okres, ale dzięki temu, mam nadzieję, będę miała szansę na to, żeby nagrać dla Was coś, co jest może bardziej takie w stronę właśnie tych spraw miłosnych. Taki mam zamiar. No i te czytania również chcę poprowadzić dla Was trochę tak bardziej kompaktowo. To, co w domyśle, to, co usłyszycie jako znak, hasło, również obraz, no bo sami również przecież analizujecie te czytania, jest Wasze. A więc też starajcie się patrzeć, obserwować i wyciągać własne wnioski, dlatego że Wasze indywidualne sytuacje są Waszymi indywidualnymi sytuacjami i mogą one, tak powiem przekornie, gdzieś się tutaj odbijać energią w tych ogólnych czytaniach. Natomiast nie jest to regułą, nie jest to zasadą. Te niuanse czasami dużo znaczą, pamiętajcie, dlatego patrzcie na to z dystansem, patrzcie na to z przymrużeniem oka. Dajcie proszę znać po czasie, w trakcie, kiedy zauważycie, że coś się u Was takiego dzieje. Natomiast szybka informacja na ten czas to energia tego miesiąca, Wasza moc w tym miesiącu, Wasze nastawienie, tudzież nadzieje lub lęki, blokady, które mogą się pojawić, które stanowią wyzwanie dla Was, co się uda w tym miesiącu, a także takie dwa pakiety, miłość, finanse lub kariera w kontekście tego, co ma być i co jest również radą dla Was i ta rada ogólna na ten miesiąc. A więc nie zwlekając, przechodzimy do czytań. Zaczynamy od wodnika, w którym to wodniką oczywiście moc życzeń urodzinowych. Wszystkim Wam moc życzeń urodzinowych na ten rok już z góry, gdybym zapomniała. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się i dajcie znać o sobie. A jeżeli jesteście po raz pierwszy, to przybywajcie, dlatego że no, wasza aktywność ma wpływ na to, co ja robię, kiedy robię, jak często robię i no, przede wszystkim mam motywację, że wiem po co i dla kogo. A więc jest to, pamiętajcie, bardzo, bardzo istotne. Jeżeli Wam się podoba, zapraszam. Stałym widzom przesyłam moc buziaków, uścisków i samej wyłącznie pozytywnej energii. Do zobaczyska.